Bałagan i syf. Syf i bałagan. Jak tu pracować w takim miejscu? Jak tu pracować w takim warsztacie? Jak tu nagrywać w takim warsztacie? Wstyd! Cześć wszystkim! Witam na kanale Enduro Concept Garage. Bałagan bałaganem, ale o widza trzeba zadbać, a więc nadszedł czas na nagranie kolejnego odcinka. Być może niektórzy z Was pamiętają, że parę miesięcy temu na zawodach KCH Dynamit podczas upadku motocykla została uszkodzona pokrywa pompy wody. Ja ją tutaj oczywiście naprawiłem prowizorycznie poksyliną i to do dzisiaj trzyma, ale zakupiłem sobie nową pokrywę pompy. W tym odcinku będę chciał pokazać, jak wymieniam sobie tą pokrywę pompy wody i jak zakładam ten plastikowy cover, tą plastikową osłonę. Jestem ciekaw, jak ona się sprawdzi w praktyce, ale to okaże się z czasem. Zaczynamy! Tak jak mówiłem, będę wymieniał tą pokrywę pompy wody. Założę sobie przy tej okazji taką osłonę, aby uchronić tą pokrywę przed kolejnymi uszkodzeniami i skompletujemy narzędzia. Z tego co widziałem, narzędzi nie będzie potrzeba wiele. Przyda się śrubokręt krzyżakowy, klucz 8, nasadowy i oczkowy. Przy tej okazji wymienię sobie płyn chłodniczy na nowy, a więc przyda się także jakiś zbiorniczek na spuszczenie starego płynu. Myślę, że jeśli chodzi o narzędzia, to tyle, a więc zaczynamy. No tak, zapomniałem. Oczywiście przyda się też jakaś szmata. Na początek, jako że trzeba spuścić płyn chłodniczy, odkręcę tutaj korek, żeby ten płyn łatwiej, żeby on po prostu łatwiej ściekał. I teraz kluczem 8 odkręcę śrubę spustową i spuszczę płyn. Tak jak wcześniej mówiłem, ta stara pokrywa, jak widzicie, tutaj była naprawiona poksyliną, to dość fajnie trzyma, nic się z tym nie dzieje, ale kupiłem nową pokrywę, więc będę ją wymieniał. Swoją drogą ciekaw jestem, ile tego płynu mi tutaj zejdzie. Dobrze jest wymienić ten płyn przed zimą. Ja już nie pamiętam, czy podczas awarii dolewałem być może wody, czy nie. Więc przed zimą wymienię sobie ten płyn na nowy i będę miał pewność, że jak przyjdą mrozy, to on mi po prostu nie zamarznie. Nie zgubcie tej miedzianej podkładki, jak będziecie to robić u siebie, bo ta podkładka służy jako uszczelka. Trzeba zapamiętać, gdzie była dana śruba, ponieważ zapewne długość tych śrub się różni. Jedne są dłuższe, drugie są krótsze. O, zobaczcie. No i warto jest po prostu zapamiętać, na którym była miejscu dana śruba. Tutaj przez tą osłonę będę musiał popracować takim mniej wygodnym kluczem, ale co zrobić?
Ale wiecie co zrobię? Wezmę tą nową osłonę i te śrubki poprzekładam tutaj już w tym momencie. W ten sposób one mi się nie pomylą, a nie będą też tutaj przeszkadzały. Płaski śrubokręt, płaski. Jednak przyda się też płaski śrubokręt. Tutaj, żeby zdjąć tego gumowego węża. On się tu trochę przykleił. No wiadomo, nigdy nie był ściągany, to się przykleił. O, ta wyszła ładnie, całe szczęście. Ta też wyjdzie. Mam nadzieję, że się stamtąd nic nie wysypie. Przydałoby się już zdjąć tego węża. Ale może zdejmę go w ten sposób. No, tak to wygląda. Tutaj jak widzicie jest taka gumowa uszczelka. Ja tą uszczelkę będę musiał stąd delikatnie wyciągnąć i zamontować ją do nowej pompy. Przepraszam, wróć. Do nowej pokrywy pompy. Nic tutaj nie ma, nic tu się nie dzieje złego, żadnych opiłków, czyli git. Tutaj zobaczcie, że do montażu tej pokrywy, tej osłony mam jakieś dodatkowe śruby, one są pewnie jeszcze dłuższe. No niestety będę sobie z tym musiał jakoś poradzić. A na razie wymienię tą uszczelkę. Muszę to zrobić tak, żeby jej nie uszkodzić. Czyli bardzo delikatnie czymś ją podważyć. Ciekaw jestem, czy ona tak po prostu sobie wyjdzie. Powinna. Tak. Już wychodzi. Tu są jakieś takie ząbki, takie zaczepy. Ale muszę powiedzieć, że ona tak dość ciasno tutaj siedzi. W tym rowku. Ciekaw jestem, jak ona tutaj usiądzie. W tym nowym elemencie. Całkiem przyzwoicie się zachowuje. Nie robi mi jakichś numerów. O, proszę bardzo. Hyc. Już jest założona. Na początek wcisnę to. Odpada, bo jest zimno i taśma nie trzyma. Musi trzymać. Na razie idą te śruby. Bo tutaj i tutaj jest taki metalowy element, taka metalowa tulejka i dopiero po założeniu tej pokrywy dokręcamy te dodatkowe śruby. A na razie
przykręcamy te, które były i które będą pod spodem. Tutaj się rozchodzi tylko o kilka milimetrów, więc to weszło. Właśnie zgasła mi lampa błyskowa, a to oznacza, że niski poziom baterii. Tak, dokręcam te dwie śruby. Oczywiście robię to z wyczuciem. W miarę równomiernie. To jak się przyklei, to się przyklei. Nie przykleja się. W takim razie przyklei się tutaj. Można? Można. Ok, teraz opaska zaciskowa i będzie można nalewać płyn chłodniczy. No zawsze to jakaś dodatkowa opcja, zawsze to jakaś dodatkowa osłona. A jak się sprawdzi, to się okaże podczas użytkowania. Teraz wleję świeży płyn do chłodnicy, ale najpierw zaznaczę sobie, ile było tego starego płynu. Ten płyn wyleję i do tego znaku, do tej kreski naleję sobie tego świeżego płynu. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak wlanie tego płynu do chłodnicy. Trzeba to robić ostrożnie, przynajmniej tutaj w moim motocyklu. Ten otwór wlewowy jest dość mały, ale nie na tyle mały, żeby nie trafić. Teraz czas na jakąś szmatę, która tutaj musi zrobić robotę na koniec. I gotowe. Ok, w tym materiale to już wszystko. Ja oczywiście zachęcam do oceniania materiału. Jeśli komuś się podobało, to łapa w górę. Kolega, który zwykle daje łapę w dół, to niech nie zapomni tego zrobić. A aby nie przegapić następnego odcinka, po prostu subskrybuj kanał. Ja jak zwykle zachęcam Was do tego, abyście dbali o swoje maszyny. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.